niewypłacanie lub nieterminowe wypłacanie wynagrodzeń, nielegalne zatrudnienie czy łamanie zakazu handlu w niedzielę. Państwowa Inspekcja Pracy w Katowicach podsumowała swoje kontrole w 2022 roku. Tych było ponad 8 tysięcy, a po ich przeprowadzeniu wydano ponad 35 tysięcy decyzji. Łączna suma kar dla pracodawców wyniosła 9,5 miliona złotych. Państwowa Inspekcja Pracy chce jednak nie tylko karać, ale też edukować. Kładziemy bardzo duży nacisk na działania prewencyjno-promocyjne z tego względu, że te działania przynoszą wymierne efekty, ponieważ jeżeli przeszkolimy w odpowiedni sposób pracowników i pracodawców, te kontrole dla nas są łatwiejsze, bo są przestrzegane przepisy prawa, to dla nas też jest pewien sukces. Sukcesem będzie też ograniczenie liczby ofiar wypadków w pracy. Miniony rok był pod tym względem tragiczny. Wpływ na to miały przede wszystkim wybuch w zakładzie Nitroerg w Krupskim Młynie oraz wybuchy metanu w kopalniach Pniówek i Zofiówka, w których łącznie zginęło 28 osób.